Po krótkiej przerwie wznawiam prezentację gier planszowych na wideo. Na początek chciałbym zaproponować Wam grę planszową K2. Zapraszam bardzo serdecznie. Marek Wysocki, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Gry planszowe na wideo. Dzisiaj chciałbym zaprezentować Wam K2, grę wydaną po polsku przez Adama Folko. Wydawcą jest Rebel.pl. Gra miała swoją premierę na ostatnich SMI. Stwierdzam, że to jest jedna z lepszych gier, które tam zostały zaprezentowane. Gra opowiada o wspinaczce na katorżniczy szczyt K2. Gracze są jakby takimi szefami wyprawy. Mają dwóch himalajstów, którzy będą wspinali się na szczyt. Gracz, który wejdzie na szczyt najwyżej i przede wszystkim przetrwa 18-dniową wyprawę, wygrywa rywalizację. Tradycyjnie pokażę Wam, jak wyglądają elementy, pokażę, jak wygląda mechanika i oczywiście na koniec zostawię wideo recenzję tej gry. Zapraszam serdecznie, zobaczcie, jak wygląda K2. Tradycyjnie zobaczmy, co mieści się w pudełku do K2. W pudełku znajdziemy dwie instrukcje, jedna po polsku, druga po angielsku. No muszę powiedzieć, że jedna z lepszych instrukcji napisanych po polsku, dużo grafów, wyjaśnień, instrukcja zwięzła. Wydaje mi się, że po przeczytaniu tej instrukcji nie będzie kłopotów, żeby zagrać w rozgrywkę. Podstawowym elementem, który znajdziemy w pudełku, jest plansza. Plansza dwustronna, przedstawiająca z jednej strony widok letni na K2, czyli wejście letnie na K2. Z drugiej takie bardziej zaciemnione, zamglone wejście zimowe, które jest trudniejszym wariantem drogi. Szlak wspinaczki został oznaczony linami. Dzięki tym linom gracze będą mogli wybierać szlaki i wspinać się na szczyt. Szczyt został podzielony na kilka sekcji po poniżej 6000 metrów, 7000, 8000 oraz sam szczyt, czyli 8611 metrów. Celem gry jest zdobycie szczytu oczywiście, gdzie uzyskujemy, jak widzicie, 10 punktów przez dwóch himalajstów i przetrwanie przez 18 dni, czyli tyle będzie trwała wyprawa. Przyjrzyjmy się teraz takiej jednej sekcji między 6 a 7 tysięcy metrów. Mamy koła, których będziemy mogli podczas spinaczki umieszczać na tych naszych himalajstów, a także stawiać namioty. Mamy tu oznaczenia, ile wymagane jest ruchu, żeby się wspiąć do tego miejsca, czyli w tym wypadku 2. Flagi w kolorze zielonym, te flagi oznaczają punktację. Jeżeli himalajsta dotarł do tego punktu, znaczy, że już zdobył 2 punkty, zdobywając ten szczyt. Dodatkowo jeszcze mamy oznaczenia w kolorze czerwonym. Są to punkty aklimatyzacji wymagane na tej wysokości. Dochodząc do 7000 metrów, mamy tu dobry przykład. Mamy pole, które wymaga 1 punkt ruchu, pole, które wymaga 3 punkty ruchu, a także 2 punkty ruchu, czyli mamy pełen przekrój tego, co nas czeka w drodze na szczyt. Przy każdej wysokości znajduje się tabela mówiąca o tym, ilu himalajstów może znajdować się w danym kółku, czyli na danej wysokości. Jeżeli rozrywka dwuosobowa, dwóch, w przypadku rozrywki trzyosobowej także dwóch, przy rozrywce cztero- i pięcioosobowych trzech himalajstów może znajdować się tylko i wyłącznie w obrębie jednego kółka. Naszą wspinaczkę zaczynamy od obozu startowego. W lewym dolnym rogu mamy do dyspozycji dwóch alpinistów. Jak widzicie, mają różne kształty. Takich samych alpinistów także będziemy umieszczali po prawej stronie planszy, gdzie znajduje się podziałka punktowa. Jeżeli alpinista zdobędzie miejsce, na które jest flaga zielona z czterema punktami, automatycznie tego samego alpinistę trzeba przesunąć po prawej stronie na szlak, który będzie odznaczał 4 punkty. Jeżeli by nawet zszedł na dół, to i tak zostaną mu 4 punkty na torze
Czas rozgrywki, a także czas naszej wyprawy będą wyznaczały takie tafle pogodowe. Tych tafli pogodowych jest 6. Mamy dwa rodzaje. Mamy tafle oznaczone słońcem, czyli to są tafle letnie. Mamy także tafle zimowe. Jeżeli chcemy zwiększyć trudność, możemy te tafle pomieszać. I tak, widzimy 6 dni do przodu, co się będzie działo podczas naszej wędrówki. I oczywiście za każdym razem przesuwamy nasz znacznik. Jeżeli znacznik dojdzie nam na następny stos, tak naprawdę przesuwamy go po lewej stronie i wtedy widzimy na następne 6 dni. I teraz przyjrzyjmy się to, co może wystąpić podczas gry. Wykonując wspinaczkę naszymi himalajstami, musimy uwzględnić to, co się dzieje wśród pogody. Mamy zegary. Te zegary nam określają, mamy podział do 6000, 7000, 8000. W tym wypadku między 6000 a 8000 będzie wymagany jeden punkt klimatyzacji. W tym wypadku ten zegar mówi, że powyżej 7000 będzie wymagany punkt klimatyzacji więcej, a tu tylko i wyłącznie na 8000. W wypadku mamy przykład ładnej pogody na całej wysokości, możemy śmiało się wspinać. W drugim przypadku jest powyżej 6000, wymagane są dwa punkty klimatyzacji, czyli sugerowałbym przeczekanie w namiocie, ewentualnie schodzenie w dół tam, gdzie nie wymagana jest ta klimatyzacja. Jeszcze jeden przykład, który może nas spotkać. Powyżej 6000 na całej wysokości mamy wymagany jeden poziom dodatkowego ruchu, a także jeden punkt aklimatyzacji. Każdy gracz posiada planszę aklimatyzacji dla swojego himalajisty. Widzimy tu, mamy wizerunek tych himalajistów. Tak naprawdę, jeżeli himalajści zbierają aklimatyzację, przesuwamy znaczniki w prawą stronę, jeżeli tę klimatyzację tracą. Oczywiście regulujemy to w lewą stronę. Zasada jest taka, że jeżeli gracz ma więcej klimatyzacji, uzyskał powyżej 6, to podczas spinania musimy przejść do poziomu 6. Z kolei, jeżeli zejdzie poniżej 1, niestety chwale ginie w K2. W początkowych partiach szczytu mamy niebieskie oznaczniki, to znaczy, że gracz w tym wypadku, jeżeli będzie się wspinał po kolei, będzie za każdym razem zdobywał punkty aklimatyzacji. Sercem tej gry są karty. Każdy gracz posiada 18 kart. Te karty są trochę niefortunnie oznaczone, bo mają takie małe znaczki, które trzeba segregować. Niefortunnie zostały oznaczone, można było to zrobić zdecydowanie lepiej, ale to jest taki mały mankament. Mamy kartę ruchu 3, 2, 1. Mamy także tak zwane poręczówki, gdzie gracz sam decyduje, czy himalajsty idzie w górę, czy w dół. Widzicie, mamy tu dwie wartości. One są wybierane przez gracza. Mówiłem o aklimatyzacji. Gracze mogą zagrywać karty aklimatyzacji, żeby podnieść poziom tej aklimatyzacji naszych himalajstów. Mamy oczywiście od 3 do 0. 0 to jest taka gra taktyczna, którą trzeba było zagrać. Ona niewiele wnosi, aczkolwiek blokuje nam tą jedną kartę. W wariancie familijnym używamy karty ratunku. Ta karta daje możliwość, jeżeli nasz himalajsta nie dotrwa, żeby go ustawić poniżej 6000 metrów na dowolnym polu. Oczywiście zmieniamy punktację o 4 punkty w dół i to jest karta jednorazowego zagrania. Dodatkowym wyposażeniem himalajstów są namioty. Każdy z nich ma swój namiot. Namioty możemy stawiać na dowolnej wysokości za tyle punktów ruchu, ile jest wymagane wejście na dany szczyt. Jeżeli mamy tutaj 2 punkty ruchu, to tak naprawdę możemy postawić namiot za 2 punkty. Ten namiot chroni naszego himalajstę i odejmuje mu jeden punkt od wymaganej aklimatyzacji. No i teraz sedno rozgrywki. Rozrywka w K2 jest dziecinnie prosta, aczkolwiek dająca dużo możliwości. Wybieramy z tego stosu 6 kart. Z tych 6 kart w tajemnicy wybieramy karty, które będziemy zagrywali. Jedną, załóżmy, drugą i trzecią. Oczywiście te karty są zakryte. Jeżeli wszyscy wybrali karty, karty odsłaniamy i liczymy karty ruchu. 3 w przypadku poręczówek liczymy te, które idą w górę, czyli 5. Gracz, który miał największą liczbę punktów ruchu, czyli wspina się najbardziej agresywnie, niestety musi ponieść karę. W zestawie znajdują się tak zwane punkty ryzyka. Gracz wybiera, mamy zawsze 3 punkty odkryte, wybiera
jeden punkt, który będzie spowalniał jego wymarsz. Oczywiście, jeżeli bierzemy, to odkrywamy następny. Jeżeli wśród zagranych graczy dwóch lub więcej graczy miało taki sam ilość punktów ruchu, w tym momencie żeton ryzyka nie jest brany, czyli nie mamy obciążeń podczas marszu. Rozgrywkę zaczyna gracz, który posiada czeka, czyli to jest taki znacznik gracza rozpoczynającego. Rozgrywka odbywa się zgodnie z wskazówkami zegara. Oczywiście gracze zagrywają kartę. Pamiętajmy, że jeżeli gracz ma znacznik ryzyka, musi go rozliczyć i sytuacja wygląda w ten sposób, że może rozliczyć go na kilka sposobów. Może odjąć od kart ruchu, czyli to mamy trzy wykonawcy, będzie tylko tym alpinistą dwa, tym ewentualnie dwa. Oczywiście nie można kart ruchu rozdzielać, że temu damy jeden ruch, a zwiększymy ruch innemu. Te karty zagrywamy oddzielnie. Podobnie jest w przypadku kart klimatyzacji. Ten znacznik rozliczamy oczywiście zdejmując kartę ruchu, zdejmując kartę, nie zagrywając karty klimatyzacji, bądź też możemy oczywiście zmienić klimatyzację, czy zmieścić klimatyzację, ale pamiętajmy tylko temu Himalajście, na którego została zagrana karta ruchu. Po prostu zagrywając karty ruszamy się raz i dwa, raz i dwa. Oczywiście po wyznaczonych torach. W tym momencie każdy z graczy zyskał w takim wypadku jeden poziom aklimatyzacji, czyli go przesuwamy na jeden, na jedynkę i dodatkowo możemy wybrać jeszcze dodatkowo punkt aklimatyzacji dla jednego z Himalajstów. Oczywiście po rozegraniu dodajemy trzy kolejne karty, żeby na rynku mieć 6. Zagrywamy, jeżeli nam się karty skończą, to tasujemy deck, żebyśmy mieli 6 kart na ręku. Podczas fazy akcji pamiętajmy o dodatkowych punktach ruchu, o dodatkowych punktach klimatyzacji, o wskazaniach pogody, a także żeby na koniec przestawić znacznik pogodowy na kolejny zegar. Zobaczyliście, jak wygląda K2. No muszę przyznać, że zanim ta gra się pojawiła, miałem w stosunku do tej pozycji bardzo duże oczekiwania. No i powiem szczerze, że nie zawiodłem się. Gra pod względem graficznym wygląda naprawdę bardzo ładnie. Gra została przygotowana wręcz wyśmienicie, jeżeli chodzi o taką tematykę górską. Już sama okładka zachęca, a plansze, dwustronne plansze przygotowane tak bardzo klimatycznie, wszystkie elementy naprawdę komponują się idealnie. To trzeba powiedzieć, że to jest taka pigułka klimatyczna. Po rozłożeniu, podczas rozgrywki gracze mają takie 60 minut takiego klimatu wypraw himalajstycznych. Naprawdę tutaj gra pod tym względem wygląda bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Wszystkie elementy są solidne, grube, karty solidnego materiału, także graficznie naprawdę gra, to jest bardzo wysoki poziom edytorski. No, trzeba powiedzieć, że Rebel w tym wypadku się spisał. Jeżeli chodzi o mechanikę, no tutaj oddaję hołd autorowi. Adam Folko zastosował prosty, wręcz banalny, ale dosyć uniwersalny system zagrywania kart ruchu. No, bardzo prosty jest, można go szybko załapać, aczkolwiek wzbogacił go dosyć mocno przez żetony ryzyka, przez tę aklimatyzację, przez przede wszystkim kafle pogodowe, które zmieniają tę rozgrywkę. Gracz musi się z tym liczyć i tak naprawdę to powoduje, że może dotrwać do tych 18 dni wyprawy, być może, jeżeli nie przewidział wszystkich elementów, niestety tym Himalajsta ginie. Także tutaj oddany jest ten klimat wypraw górskich. Widzę, że Adam Folko w tej grze oddał chyba całe serce, które przeznaczył do gór. Gra spisuje się wyśmienicie w każdym wariancie. Od 1 do 5, ja przyznam szczerze, że na początku zakochałem się w tej grze przy wariancie jednoosobowym. Tutaj jest mnóstwo elementów, które trzeba ogarnąć i tak na ta gra, czym więcej osób, tym bardziej jest, ma więcej emocji. Widać tą rywalizację ducha gór, tych Himalajstów, którym braknie powietrza, którzy muszą schodzić na dół, żeby troszeczkę się podratować. Naprawdę klimat, fajna mechanika. Gra jest zdecydowanie dla wszystkich. Dla tych początkujących, dla tych bardziej wymagających mogą zagrać na wariancie z zimowym, z kaflami zimowymi. Naprawdę spróbujcie, zagrajcie. Gra jest godna polecenia i godna uwagi. Myślę, że na pewno każdemu się spodoba. Tyle, jeżeli chodzi o K2. Zapraszam na kolejne odcinki. Marek Wysocki, wpadajcie po części.